Temu przewrotnemu pokoleniu nie będzie dany żaden znak, oprócz znaku Jonasza, mówi Jezus. W jaki sposób Jonasz był znakiem dla nieniewitów? On szedł przez miasto i głosił słowo Boże, prorockie napomnienie. I w Ewangelii Pan Jezus dzisiaj porównuje się do Jonasza, to znaczy, że chce zwrócić naszą uwagę na znak. Głoszenia, znak słowa. My często jesteśmy nastawieni na te bardziej spektakularne znaki i cuda Pana Jezusa, ale gdyby się to tak, tak zastanowić, to czy to nie jest spektakularne, że Pan Bóg mówi do człowieka? Bo kim jesteśmy my, żeby Pan Bóg do nas mówił? A on do nas mówi: nawet wtedy, kiedy nie chcemy Go słuchać, zniża się i mówi do nas. Nawet wtedy, kiedy odwracamy się do Niego plecami, wytrwale i cierpliwie mówi do nas. W Księdze Proroka Izajasza czytamy takie słowa: Boga, ja patrzę na tego, który z drżeniem czci moje Słowo. Obyśmy nigdy nie stracili takiej świętej bojaźni Bożej w spotkaniu z Bożym Słowem. Każde słowo Jego czcili z drżeniem, z takim poczuciem wielkiej wdzięczności, że On, święty Bóg, chce do nas mówić nawet wtedy, kiedy jesteśmy przewrotni.